Co? Świetliki? Na ziemię! Co to kurwa za jedni? Tylko kurwa sprowadzę! Joel! Chodź, łap mnie! Chodź! Chyba uciekliśmy. Joel? Joel? Joel! Wstawaj! Wstawaj! Powiedz mi, co robić! No dawaj! Musisz wstać! Joel! Odbiło ci? Mogłam cię dźgnąć. No wiem, ale miałaś minę. No chyba mnie nie zabijesz, prawda? Nie widziałam cię od nawet nie wiem kiedy. 45 dni. No, 46 w sumie. Chcesz wiedzieć, co robiłam? Przez cały czas myślałam, że nie żyjesz. Tak. Proszę. Masz. Bez jaj. Nadal sama. A ja 3 lata miałam łóżko pod Liz, a przecież pamiętasz, jak od niej jechało. Jesteś świetlikiem. Nadal to trzymasz. Co jest? Co ty robisz? Nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj nakrył za świetlikiem. Wyluzuj. Na całym piętrze nie ma żołnierzy. Proszę, gratuluję. Hej. Wszystko spoko? Wszystko spoko? Wiem, że się gniewasz i... Tak, powinnam się wytłumaczyć. Chodźmy stąd, opowiem ci wszystko. Jest środek nocy, a rano muszę być na ćwiczeniach. No wiesz, uczą nas, jak zabijać świetliki. Zakładaj gacie, idziemy. Ale ze mnie debil. Daj spokój. Przecież nikt się o tym nie dowie. Kurwa. Muszę coś znaleźć. Teraz cię obrócę. Jezu. Idę po coś do szycia, okej? Kalus, pilnuj go. Niedługo tu wrócę. Obiecuję.
cholera. Zamknięte. Apteka Westons. Brzmi obiecująco. Co jest? Połknęłaś tabletki i zostawiłaś butelkę? O Boże. Znajdę coś? Czy nie znajdę? Pusto. Nie no, bez jaj! Oczywiście. Wszystko ogołocone. Może ma klucz. Trzydzieści pięć prawo, 30 lewo, 31 prawo. Udało się. W mordę. Zarodniki. Chcesz na mnie skoczyć? Proszę, kurwa, bardzo. O rany. Nie ożywaj, nie ożywaj. Dupa. Gdzie on jest? Klucz. Dobra. O kurwa! Ja jebie! Dobra. Klucz. Apteka. Dasz radę. Oh, shit.
Wojskowy śmigłowiec. Na pewno coś w nim znajdę. Wytrzymaj, Joel. Się przyda. Jedziemy. O kurde. Było blisko, co? Szybka jesteś. Nieźle. Dzięki. No, chodź. Lecimy. Więc jak ich znalazłaś? Świetliki? Tak. Pamiętasz tego świetlika, którego ugryzłaś i zabrałaś mu broń? Co? Pamiętam go. To Trevor. W każdym razie, widziałam, jak wlecze się po ulicy, więc go śledziłam. Weszłam za nim do tej uliczki i nagle rzuciło się na mnie pełno świetlików. Zabrali mnie prosto do swojej kryjówki, do Mariny. Bałaś się? Byłam przerażona. Myślałam, że mnie zastrzeli. Ale zamiast tego powiedziała, co tak długo. Oczekiwała. I zrobiła z ciebie świetlika? Coś w tym stylu. Ta cała akcja była testem. Chciała widzieć, czy można mi zaufać. O. No dalej. Nieźle nam idzie. Z kim się teraz kumplujesz? Nie wiem. W sumie z nikim. A Tino i reszta chłopaków? Co tam u nich? Riley, to twoi znajomi. Ale ty z nimi gadasz. No da, w sumie. Znalazłaś już światło? Haha, bardzo śmieszne. O, przepraszam, nie chciałam cię urazić. Ale co, kupujesz tę ich całą ideologię? Wiem tylko, że nie jestem żołnierzem.
dupa, nie 30 dni. Ludzie ciągle są zarażani, ale oni to dobrze ukrywają. Spotkałaś więcej zarażonych? W ramach mojej inicjacji kazali mi zabić takiego jednego... Wiesz co, zmieńmy lepiej temat. Dobra. W mordę, padnij! Kurwa. Sorry. Też jestem nerwowa. Ostrożnie, jest mokro. Ej, wiesz co? Może powinnam dołączyć do świetlików. Eliu, to była pierwsza rzecz, o jaką zapytałam na mnie. Chcę, żebyś była bezpieczna w tej głupiej szkole. Nie powinnam cię nawet odwiedzać. Co ją to obchodzi? Martwi się, że wciągnę cię w kłopoty. A co ją to? Bez sensu. W kłopoty to ja mogę sama wpaść. O tak, wiem. Hej, pamiętasz, kiedy pierwszy raz cię tu przyprowadziłam? Co my tu robimy, Riley? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? To dinozaur? Może. Jak to będzie dinozaur, to znowu cię polubię. Musisz się sama przekonać. Wiesz, odzyskałam je. Pistolety na wodę? Nie wierzę. Chcesz mi powiedzieć, że kapral Goguś ci je oddał? Oczywiście, że nie. Odwiedziłam jego gabinet. Riley, miałam je w ręku. Ale dałaś się złapać. Ale dałam się złapać. Nie mogę uwierzyć, że nie ma już Winstona. Słyszałaś? Tak. Wiesz, jak to się stało? Mówią, że spadł z konia. Miał zawał, czy coś w tym stylu. Rany. Cóż, ile osób może umrzeć z przyczyn naturalnych w tym świecie? Żadna, którą znałam. Dokładnie. Zobaczmy, co nam zostawił. Serio? Winston? Rety, to było niezłe ciacho. Bingo. Chcesz? Jasne. Hola, to nie browar. Proszę. O mój Boże. O, masz to obrzydliwe. Mówiłam. Za Winstona. Z księżniczką. Pewnie ją zabrali po tym, jak umarł. Biedny konik. Na pewno była przerażona. Rany. Eli, pomóż mi to podnieść. Nienawidzę to powiedzieć. Zawsze myślę, że nas zmiażdży. Spokojnie. Idę pierwszy. Wiesz co? Może poszukajmy innej drogi. Tak. Hej, Riley. Wiesz co, chodź, podsadzę cię. Spróbuj otworzyć od środka.
Nieźle. Riley! Ty dupo! Już drugi raz dzisiaj! Jak to się stało, że nigdy tu nie byłyśmy? Chodź, mam dla ciebie idealną maskę. Riley! Świetną! Zobacz. Co to, jakiś wilkołak? Załóż ją. To głupie. No, super. Zarycz. Eli, serio? Zarycz mocno! Proszę. Chodź, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Co z nimi zrobiłaś? O, Rety, tato, co my zrobimy? O, Rety. Ludzie to kupowali? Nie kapuję. Wow! To było głupie. O, potrójny Feniks. Co myślisz? Urocza. Masz gołębie serduszko. Szkiele wróż. Zadaj pytanie, jak się odważasz, dobra? Więc zginiemy gdzieś? Nic. Ale lipa. Odwróć ją, geniuszu. O, jakby szalenie nieprawdopodobne. O, co za ulga. Czy kiedyś uda mi się zagrać w grę na kompie? Masz marne szanse. Pierdol się, czaszku. Czy kiedyś urosną mi cycki? Duchy milczą. No pewnie, że tak. Czy ja jeszcze siądę za kółkiem? Czuję to w kościach. Dobrze. Wydostanę się kiedyś z tej cholernej kwarantanny? Trudno powiedzieć. Czyli jest szansa. Czy jesteś dupkiem? Dam sobie głowę uciąć, że to prawda. Dobra, tyle w tym temacie.
Odzyskamy nasze pistolety na wodę? Duchy twierdzą, że tak. Ha! Kto by pomyślał? Odzyskamy nasze giwery! Czy Riley nauczy się wreszcie grać w pokera? Znaki są niejasne. Ha! Czyli jest nadzieja! Nie, dałam sobie spokój. Możesz sobie zabrać. Zobaczmy. Czy Eli będzie kiedyś tak zabawna jak ja? Proszę cię, jestem 10 razy bardziej zabawna niż ty. Powiedział nigdy w życiu. Hej, to nie ja, to ten truposz. W takim razie ten truposz może mi zrobić laskę. Mam pewien pomysł. Widzisz tam te samochody? Tak. Czerwony jest twój, niebieski mój. Rzucamy cegłami. Wygra ta, która pierwsza zbije wszystkie szyby. Jaja sobie robisz? Jestem w tym najlepsza. Dobra. Ta, co przegra, musi odpowiedzieć na jedno pytanie. Tylko bez złośliwości. Co to jest, konkurs pytań? Dobra, jedziemy z tym koksem. Tak to się robi! Pyk! Tak! Jest bite! Kurwa! Podoba się? Bum! Zatopiona! No kurde! Ogarnij się, Eli! Bingo! Bang! Ostatnia! Metafora geniuszu. O, ups! Pancerne szyby. Ta, a mi tu kaktus rośnie. Dobra, czas na pytanie. Chyba się boję. Dobra. A wiesz co? Darujmy sobie te pytania. Szkoda gadać. Wow. Okej. Chodź, muszę ci coś pokazać. Już niedaleko. Co my tu robimy? Nie czuję się tu dobrze. Właśnie. Pamiętasz, jak myślałyśmy, że zasilanie jest włączone tylko w wybranych dzielnicach? Tak. Chodź za mną. Eli, tędy.
Więc okazuje się, że w mieście jest prąd. Po prostu wyłączyli bezpiecznik. Wystarczy je z powrotem włączyć. To się nie ma prawa udać. A nie mówiłam? Całe centrum jest oświetlone? Chodź się przekonać. Jesteś na to gotowa? Poczekaj, ja... Wiem, co chcesz zrobić. I... Cieszę się, że żyjesz. Znaczy... I że ciągle jesteśmy tu razem i... Wiesz, nie chciałam. No, to wszystko, co mówiłam, zanim odeszłam. Nie myślałam tak. Riley, rozklejasz się. Sama zaczęłaś. O, rady. Gotowa? Pewnie. Żartujesz sobie? Jak ja tam nie mam wejść? Jak to włączyć? Pójdę za przewodami. Prawda, Joel?
mordę! Jebany kot. No dalej! Okej. O rany, ale zimno. Jezu! Chcesz mnie zabić? Wycieczki. Thank you.
Dobra, co teraz? Wziąć wąż i pociągnąć to, tak? Pa! Dobra. Okej. No. Wystarczy. No dobra. Okej. Pamiętać? Nie dotykać naelektryzowanej wody. Spoko. Przed siebie. Wszystko będzie dobrze. Nie wpadniesz do tej wody, nie usmażysz się. Się może udać. Thank you.
Się wreszcie otworzyć. Zajebiście. Dobra, śmigłowiec. Do dzieła. Moglibyśmy wszystko udokumentować. Teraz chociaż mogę pogadać. Ale tylko do siebie. Wtedy od ciebie obrywałam. Wciąż cholernie boli.
chciałam ci dać jedzenie. A ty oskarżyłeś mnie o kradzież twojego. Masz pojęcie, jaka jestem głodna? Może źle już ze mną, ale... Zostawiłam cię, wiesz? Cholera, przeszłam jeszcze 10 mil, zanim zawróciłam. Jak powiedziałeś. Razem śpimy, razem jemy i sramy razem. Jednostka jest jak rodzina. Więc nie opuszczę jej. Okej, zimna krew. Światła nie zwrócą uwagi żołnierzy? Nie, zewnętrzne oświetlenie nie działa. Skąd wiesz? Wiesz, Melanie mi o tym powiedziała. Niezłe tatko. Chcesz spróbować? Chodź tu! Nie, śmiało idź! Co jest? Ale super! O, rany! Chodź, dawaj tutaj! Siadaj przy mnie! Dobra, czekaj! Dopiero wsiadłam. Uff. Podobało mi się. Serio. A, mam tutaj coś jeszcze. Co to? Czemu wszyscy uciszają koło? Co to jest? Bo gada na okrągło. O ja! Znalazłaś kolejną książkę z dowcipami? Po czym można poznać uczynnego kanibala? Ma serce na dłoni. Proszę, dla ciebie.
Wiesz co, chyba znowu jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Tak tylko mówię. Wiem, kochana. Tak tylko mówię. Dobra. Gotowa? Dobra. Neron chciał opowiedzieć kawał o Rzymie, ale go spalił. O, dobre! Szedł facet przez bagna i go wciągnęło. Fajne. To zabawne. Zajebiste. Czytam książkę o przyciąganiu i nie mogę się oderwać. Niezły. Tak, ten jest świetny. Co myśli zawałowiec przed seksem? Myśli, co mu pierwsze stanie. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. To głupie. Idiotyczne. Chciałam wyrzucić bumerang, ale do mnie wrócił. Nie. Środek na łysienie? To środek głowy. O, tak, kumasz? Tak. Łysieje się od środka. Od środka. Tak. Znałam kiedyś dowcip o amnezji, ale go zapomniałam. Co robi dres w Subaru? Rozkręca imprezę. Dobra. Te ryby były słabe. Tak, bo to były leszcze. O, zabawne. Ale słodkie. Spoko. Siedzi żołnierz w okopie i coś mu do łba strzeliło. Czuć o, ból. Trochę brutalne. Co nie spotka bezrobotnego? O, ten znam. Nie spotka zawód. A, no przecież. Zawód, praca, w sensie? Najlepszy żart dotąd. Super. Co to jest? Zielone, pstryk, czerwone. Żaba w sokowirówce. Dobra, wystarczy. Schowam to. No to do zobaczenia, sucharki. Krępujące. Musimy to zrobić. Jak to działa? Chyba trzeba postępować zgodnie z instrukcjami. Co nie? Mam to zrobić? Nie, wiesz co? Ty to zrób. O, motywy. Który wybierzesz? Jak wygląda czaderski motyw? To ma być czaderskie tło? No co? To tylko królik w okularach. O, dobra, uśmiech. Jak aniołki. Okej, coś odrobnego. Dajemy bliżej. O, to teraz brzydactwo. Dobra. Ściśnij twarz, ściśnij. Dobra, robimy miny. Dobra. A teraz seksownie. Jestem sexy. Gotowe. Super. O, te wyszły super. Co to jest Facebook? Może wydrukuje nasze twarze w książce? O! No, dawaj te zdjęcia. O mój Boże, nie wierzę, że to się uda. No. Spróbuj jeszcze raz. No. Co? Ej, no kurwa, co to ma być? Jak się walnie tu?
Co się stało? Chyba ją popsułyśmy. Chyba tak. Więc... Rozglądamy się? A, jasne. Uwaga! Zmiana o 6 rano zaczyna się na 10 minut. Wszyscy zwerbowani mieszkańcy muszą zgłosić się na służbę. O, nienawidzę tej baby. Ma taki suczy głos. No nie? Ja bym zrobiła to tak. Uwaga! Zmiana o 6 rano zaczyna się za 10 minut. Okej, dobra, teraz ja. Mieszkańcy muszą nosić swoje identyfikatory zawsze i wszędzie. Wszystkie oznaki infekcji należy... Brak działania. Może kosztować życie. O tak, tak, to jest zdecydowanie lepsze. Ja nie wierzę. Że zepsute. Zepsute. Oh. Kurde, myślałam, że uda mi się zagrać. Wciąż możesz. Jak? No, dobra, chodź. Zamknij oczy. Zamknij. Dobra. Tym się ruszasz. Tym uderzasz, tym kopiesz, a tym blokujesz. Dobra. Najpierw musisz wybrać postać. Zagrasz niepowstrzymaną, szponiastą, ale nieziemsko przepiękną Angel Knives. Mam to sobie wyobrazić? Oczy. Dobra, już. Ona stoi na skraju mrocznej świątyni, starożytnego sanktuarium, w którym organizowane są turnieje dla nieśmiertelnych. Twój przeciwnik, czarny kieł, wyłania się ze świątyni. To wielki mięśniak z trzema rękami. On chce tylko twojej krwi. Gdy on przyjmuje bojową postawę, włącza się muzyka. Gotowa? Dajesz. Runda pierwsza. Walczcie. Runda pierwsza. Czarny kieł szarżuje na ciebie. Wyprowadza w twoją stronę podwójny cios. Podskocz. Dobrze, nie trafił cię. Lądujesz za nim. Szybko, uderz go w plecy. Trafiłaś go z łokcia. Zabrałaś mu około 15% zdrowia. Twój przeciwnik z obrotu atakuje cię mrocznym szponem. Co mam robić? Wciśnij tył i blok, żeby skontrować. Musisz wciśnąć je na raz. Sieknął cię. Chwycił cię, przyciskaj uderzenie, żeby się wciśnąć. Wciśnij góra, blok i kopnięcie, żeby zrobić ostrą szarżę. Musisz wcisnąć je na raz. Blokuj go. Dół, brzuch, uderzenie, żeby wychodzić. Uważaj! Noże Angel Knives zaczynają świecić. Raz za razem przebijam tułów, dopóki jego serce nie wyleci z klatki piersiowej. Odchyla się do tyłu i kopnięciem z półobrotu pozbawia go głowy. Fontanna krwi zalewa całe pole walki. To ultra zabójstwo. Angel Knives podnosi pięści do góry. Wygrywasz. Zajebiście! Nieźle jak na pierwszy raz. Jak?
Było okej. Zajarałaś się. No dobra, trochę. Słyszysz to? Hej, wiesz co? Musimy wracać. Ja muszę wracać. Masz mnóstwo czasu. Riley, chyba wyczerpałam na dzisiaj swój limit przypałów. Umówmy się na jutro, dobra? Nie mogę. No, to może pojutrze. No dobra, to w takim razie kiedy? Mam rozkaz wyjazdu. Skąd? Z Bostonu. Mam dołączyć do grupy w innym mieście. Mówiłam im, że chcę zostać tutaj. Ale wiesz, jaka jest Marlin. Ona zawsze wie lepiej, nie ma z nią dyskusji. Jutro mnie zabierają. Okej. I tyle? No a co mogę powiedzieć? Nie wiem, no może dorać mi coś. Mówię serio. Po co mnie tu wzięłaś? Chciałam cię zobaczyć. Nie, po co mnie tu wzięłaś? Sama nie wiem. Sama nie wiesz. Mam ci doradzić? Idź. To co, no pożegnajmy się. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Riley! Riley! Ja pierdzielę. Gdzie ona polazła? Riley! Riley! Na co się kurwa gapisz? Ty widziałaś kiedyś coś takiego? Co, obraziłaś się? Nie wiem, może. To nie ty powinnaś być wkurwiona na mnie. To ja się tu wkurwiłam. O co? Bo poprosiłam cię o radę? Od kiedy przejmujesz się tym, co mam do powiedzenia? Byłyśmy kumpelami. Myślałam, że się lubimy, a potem każesz mi spierdalać i bez słowa znikasz? Cały ten dzień... Masz wyrzuty? Mam ci wybaczyć? Spoko, nie ma sprawy. Powinnam się bunkrować po drugiej stronie miasta. Jeżeli dam się tutaj złapać, to już nie żyję. To nie wyrzuty sumienia kazały mi tutaj przyjść, Eli. No dobra, powiedziałam kilka słów, których nie mogę teraz cofnąć i... Żałuję. A właśnie. Marzyłaś o pistoletach na wodę, pamiętasz? Prawie dałam się za nie zabić. Dla ciebie. Okej. Okay. Najpierw skopię ci dupsko, a potem pogadamy. Należy ci się prysznic. Pokaż, co potrafisz, dziewczynko.
Nie czuj się za bezpiecznie. Cholera, Riley! O, dostaniesz za swoje. Mam cię! O, wiesz co? Bom! Rozjebałam cię na cacy. Co? Ledwo mnie drasnęłaś! Bez szans. Okej. Licz do 5, schowam się i powtórzymy. Pierwsza trafiona przegrywa. Dobra. Zamknij oczy. Raz, 2, 3... 4, 5. Gotowa? Dobra, koniec. Spoko. Do 2 wygranych. Jeszcze raz. Dobra. Jazda. 1, 2, 3, 4, 5. Pora umierać. Chodź, pokaż, co potrafisz. Oż, kurwa. Odkołam się, mała. Okej. Jest remis. Odliczaj. Jasne. 1, 2, 5. Gotowa czy nie? Idę.
potrafisz. Nie czuj się za bezpiecznie. O, ale strzał! Super! Widziałaś to? Poznałaś rękę mistrzyni? Okay. A takich jak ty wywalają z armii. O, no, zaczynasz pomału przeginać. Teraz cię załatwię. Riley... Spędziłabym tak cały dzień. Ale musisz wracać. Muszę wrócić. Okej. Okay. Luz. Może cię chociaż odprowadzę? Czemu nie? Idziemy. Wezmę plecak. Hej, no... Trochę mnie poniosło, ale mówiłam serio. Powinnaś iść. Przecież wiem, że ci zależy i... No wiesz, chcesz tego, więc... Nie zatrzymam cię. A może powinnaś? Nie, błagam, nie odchodź. Bez ciebie umrę z tęsknoty. Dam sobie radę. Ty też dasz radę. Kiedyś się spotkamy. Weź je sobie. Mnie się nie przydadzą. A masz jeszcze tego Walkmana? No raczej. A weź pokaż. Trzymaj. Czego słuchasz? To muza od ciebie. Naprawdę uschniesz beze mnie. Spadaj. Olej to, chodź. Oj, co robimy? Zobaczysz.
W dupę. Kurwa! Co jest? Przyda się. Co my tu kurwa robimy? Kogo obchodzi ten staruch i jakaś gówniara? Im szybciej ich znajdziemy, tym szybciej się stąd zwiniemy. Przeszukajcie wszystkie zakamarki. Kurwa! Dobra, zaczynamy! Muszę iść po Joela. Szukają okazji, to ją znajdą. Wrócę do Joela, opatrzę go i spierdalam stąd. Co teraz? Zaraz to kurwa zamarznę. Ostatni ocalały członek załogi. Umrze w kanale wentylacyjnym. Regan, co miałem niby zrobić? Ugryzły mnie.
mnie zabić. Chociaż nie byłem zarażony. Mówiła, że tego nie zrobi. Ale przejrzałem ją. Po co miałaby sięgać po broń? Czemu do kurwy wzięła tę broń? Tylko rozmawialiśmy. Gdyby była za mną szczera, nie musiałbym uderzyć. Zabiłaby mnie. Jestem pewien. To czemu trzymała cię przy życiu, Elis? Co? Nieważne. Strzeliłem. Uciekłem. Przebiłem się przez te wszystkie cholerstwa, ale przy okazji... puściły mi szwy na jebanym kikucie. Wykrwawię się, bo nie mogę tego zszyć. Jedną ręką nie zawiążę węzła. Regan. Tak zimno. Och, muszę odpocząć. Jeszcze ktoś? Nie? W porządku.
Co to było? I co, udało wam się coś znaleźć? Nic, kurwa, nic. Skąd wiadomo, że oni... Starego. Cholera, ona musi gdzieś tu być. Po bólu.
zrobić. Tam! Widziałem coś! To, co to? Cholera, ta suka tu jest! Znajdźcie ją, zanim ucieknie! Sprawdź to miejsce. Zejdź na dół!
Dobra, Joel. Spróbujmy. Tutaj, przy drzwiach! Przyspieliliśmy ją! Teraz ją wykończ! Pierdolcie się! Chcę się bawić. To się zabawimy. Zainfekowani! Thank you.
Uciekajmy! Eli, nadążasz? Tak, jestem tuż za tobą, nie zatrzymuj się! Eli, twoja ręka. Nie. Nie, 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 nie. Tam jest jeszcze coś do rozbicia, jakby co. I co zrobimy teraz? Posłuchaj, według mnie mamy dwie opcje. Pierwsza z nich... Idziemy na łatwiznę. Szybko i bezboleśnie. Nie jestem jej fanką. Druga. Walczymy. Niby po co? I tak zmienimy się w to coś. Przecież mogłyśmy dzisiaj zginąć milion razy. A do jutra, ja wiem, może dojść jeszcze kolejny milion. Ale zawalczymy. O każdą chwilę, którą spędzimy razem. Dwa dni, czy dwie minuty. Nie oddamy tego. Nie chcę się poddać. Według mnie musimy to przeczekać. Możemy razem spędzić ten czas i poetycko odlecieć.
trzecia opcja? Przykro mi. No chodź. Spadamy stąd.